W wyższej szkole marynarki wojennej imienia bohaterów Westerplatte odbyła się dziś uroczysta promocja absolwentów. Port wojenny Gdynia Oksywie. Przy nabrzeżu niszczyciel rakietowy Warszawa. Przybyły rodziny, przyjaciele, mieszkańcy Trójmiasta, delegacje stoczni, portów, zakładów pracy oraz kierownictwo polityczno-gospodarcze województwa gdańskiego. Aktu promocji dokonał zastępca członka biura politycznego Komitetu Centralnego Partii, minister obrony narodowej, generał broni Florian Świcki. W imieniu Rady Państwa mianuję Was podporucznikami marynarki wojennej. Gratuluję podporucznikom. Uchwała ojczyzny! Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej kształci magistrów inżynierów, mechaników i nawigatorów. Przygotowuje także oficerów politycznych. Dodajmy, że uczelnia prowadzi prace naukowo-badawcze, w tym również dla potrzeb floty handlowej. Dzisiejsi absolwenci już niebawem rozpoczną służbę na okrętach podwodnych, rakietowych i trałowcach. Japonia. W centralnej części wyspy Honsiu ponownie zanotowano wstrząsy podziemne o znacznej sile. Wczoraj miało tam miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopni w skali Richtera. Setki osób uznano za zaginione. Zburzeniu uległy domy mieszkalne. Uszkodzone są drogi i tory kolejowe. Szwajcaria. Wybuchł pożar w sali koncertowej Victoria Hall. Tak wyglądała przed pożarem. Ogień zniszczył instrumenty i zbiory nut. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. W Związku Radzieckim zakończyły się obchody 175. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Miejscem głównych uroczystości jubileuszowych był Krzemieniec na Ukrainie, rodzinne miasto Słowackiego. Dom, w którym urodził się Juliusz, nie przetrwał do dziś. Zachował się jednak dom jego dziadków, gdzie żył Słowacki w latach 1814-1828. Obecnie siedziba Biblioteki Krzemienieckiej. Przed budynkiem pomnik po piersie Juliusza Słowackiego dłuta ukraińskiego rzeźbiarza Borodaja. Tu w Krzemieńcu, na starym cmentarzu, znajduje się grób matki poety Salomei z Januszewskich Słowackiej Byki. Wszystkie drogie naszemu sercu miejsca i pamiątki po Juliuszu Słowackim otacza się tu opieką i odnosi się do nich z wielkim szacunkiem. Do Krzemieńca, Tarnopola i Kijowa zjechali poeci i tłumacze z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi i Litwy, przedstawiciele środowisk naukowych, reprezentanci Związku Literatów Polskich i Związku Pisarzy Ukrainy. Najciekawszy motocyklowy rajd obserwowany, jaki kiedykolwiek odbył się w naszym kraju, Puchar Narodów w Myślenicach. Na trasie obecny indywidualny wicemistrz świata Francuz Thierry Michaud. W dzisiejszych pierwszych w historii mistrzostwach świata drużynowych poprowadził swój zespół do zwycięstwa. W drużynie francuskiej jechał jeszcze jego brat Fryderyk, Philippe Berlatier i Gilles Birga. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Hiszpanii. Trzecia była drużyna włoska. Obserwujemy teraz przejazd najlepszego z Włochów, Renato Chiaverto. Polacy na zużytym i przestarzałym sprzęcie zajęli przedostatnie 10. miejsce, wyprzedzając tylko zespół Holandii. Najlepszym motocyklistą myślenickiego trialu był bezsprzecznie Francuz Thierry Michaud. W ostatnim dniu pojedynków na Pomoście w Warnie walczą reprezentanci dwóch najcięższych kategorii, do 110 i powyżej 110 kg. Ciężary gigantyczne. Oglądamy końcowy fragment pojedynku w wadze do 110 kg. Tutaj o pierwsze miejsce rywalizują dwaj sztangiści radzieccy, właśnie oglądany Taranienko i jego rodak Zacharewicz, a wszystkie ich walki toczą się na poziomie nowych rekordów świata. 242,5 kg w tej chwili waży sztanga. Już w rwaniu ich pojedynek przyniósł trzy kolejne rekordy świata. Jakim rezultatem się ten pojedynek zakończy, jeszcze w tej chwili nie wiemy, gdy nadaje tę konkurencję. Obszerną relację z dzisiejszych walk przekażemy Państwu bezpośrednio po dzienniku o godzinie 20. I to wszystko w tym wydaniu dziennika. Dobranoc.